Witam serdecznie przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i to już druga część cyklu Wielcy Polscy Ekonomiści, cyklu, który w Radiu Wnet odnosi się przede wszystkim, ale nie tylko, do specjalnej serii Monet, która ukazuje wizerunki sławnych polskich ekonomistów, których koncepcje, jak wspomina Narodowy Bank Polski, który te monety specjalnie na tę okazję wytłoczył, koncepcje oraz dorobek naukowy, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, finansów oraz społeczeństwa. Dziś przypominamy sylwetkę jednego z najważniejszych ekonomistów, jeżeli mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, Roman Rybarski, bo o nim mowa, urodzony w 1887 roku, zmarły w 1942. To jeden z najważniejszych polityków narodowej demokracji i zarazem właśnie czołowy polski ekonomista okresu międzywojnia. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczył się ekonomii pod kierunkiem Włodzimierza Czerkawskiego oraz historii gospodarczej u Franciszka Bujaka. Był członkiem Koła Braterskiego Tajnego Związku Młodzieży Polskiej Z i prezesem Zjednoczenia Młodzieży Narodowej. Brał udział w konferencji pokojowej po zakończeniu I wojny światowej jako ekspert polskiej delegacji. Wykładał na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1926 wszedł do Wielkiej Rady Obozu Wielkiej Polski. W latach 28-35 był posłem do Sejmu, w którym przewodził klubowi Stronnictwa Narodowego. Po roku 35 prowadził on działalność pozaparlamentarną, a po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną i uczestniczył w pracach Komitetu Obrony Stolicy. Aresztowany w 41 przez Gestapo, więziony na Pawiaku, następnie w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. W obozie stał się jednym z przywódców konspiracji, wszedł w skład Tajnej Rady Wojskowej, zmarł w wyniku wycieńczenia i choroby w marcu 1942 roku. Jeśli chodzi o życie, to Rybarski był zwolennikiem umiarkowanego liberalizmu. Autor Psychologii Społeczno-Gospodarczej całe życie bronił idei wolnego rynku jako koncepcji najbardziej zgodnej z naturą człowieka i najlepiej służącej pomnażaniu bogactwa. Zwalczał etatyzm, przeciwstawiając się procesom nadmiernej regulacji gospodarki, przestrzegał przed zagrożeniami związanymi z autorytarną polityką państwa i przerostem biurokracji jako czynnikami, które nieuchronnie prowadzą ku stagnacji i rozpadowi społeczeństwa. Źródeł rozwoju państwa polskiego ekonomista upatrywał przede wszystkim w wytrwałym pomnażaniu majątku. Podkreślał, że kluczem do powstania silnej Polski jest ukształtowanie licznej klasy średniej z rodzimym kapitałem pozyskanym dzięki oszczędnościom. Politykę programów socjalnych uzależniał od wzrostu dobrobytu, który powinien być, jak mówił, uzyskany własnym wysiłkiem, by uchronić państwo i naród przed nadmiernym wpływem podmiotów zewnętrznych, które realizują cele sprzeczne z interesem narodowym gospodarza. Jego najważniejsze prace to m.in. Marka Polska, a Polski Złoty, trzytomowy system ekonomii politycznej, naród, jednostka i klasa, polityka i gospodarstwo, przyszłość gospodarcza świata czy podstawy Narodowego Programu Gospodarczego. Wśród dzieł obejmujących analizy historyczne nie można nie wymienić skarbowości Polski w dobie rozbiorów oraz kredyt i lichwa w ekonomii samborskiej w XVIII wieku. Kiedy już przechodzimy do monety wytłoczonej przez Narodowy Bank Polski, to oglądając ją na awersie został przedstawiony fragment sali sejmowej, tej sali. Z kolei na rewersie znajduje się portret Romana Rybarskiego. Po jego lewej stronie cytat z dzieła Przyszłość gospodarcza Polski, który warto przytoczyć. Naród nie jest abstrakcją, lecz żywą całością historyczną. Powyżej jeszcze znajdują się daty urodzin i śmierci Romana Rybarskiego. To o życiu wielkiego ekonomisty, to wiedza stricte encyklopedyczna. A teraz skonfrontujemy ją z rzeczywistością. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. I przechodzimy do obiecanej i zapowiadanej wcześniej rozmowy. Jest z nami już Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie zacznę nieco dziwnie. Rybarski wielkim ekonomistą był. Czy zgodzi się pan z tym? Roman Rybarski wielkim ekonomistą i jednym z wielu wybitnych polskich ekonomistów był przedstawicielem
krakowskiej szkoły ekonomicznej, do której między innymi należeli tacy wybitni polscy ekonomiści o, można powiedzieć, światowej sławie, jak Adam Krzyżanowski, Ferdynand Zweig czy Adam Heidel, który był mu najbliżej, można powiedzieć, partyjnie i ideowo bliski, zwłaszcza że obaj są najbardziej znanymi przedstawicielami ekonomistów, którzy zaangażowali się też w działalność polityczną po stronie narodowej demokracji. Także zawdzięczał swoje poglądy, co warto odnotować, Julianowi Dunajewskiemu, polskiemu ekonomiście z XIX wieku, który zmarł w 1907 roku, a był to ekonomista, który też sprawdzał się w polityce, bo był ministrem skarbu Austrii przez ponad dekadę pod koniec XIX wieku, a równocześnie był to ekonomista, który miał poglądy najbardziej zbliżone do Adama Smitha czy Jeana Baptista Saya. Stąd Roman Rybarski uchodził za liberała, mimo że umiarkowanego, to jednak liberała. Dopuszczał oczywiście w jakimś stopniu interwencjonizm państwowy, ale był gorącym przeciwnikiem jednak rządów sanacyjnych za właśnie interwencjonizm, etatyzm, który te rządy uskuteczniały, czy fiskalizm, dlatego bardzo często porównywał rządy sanacji do rządów właśnie socjalistycznych, czy wręcz zarzucał bolszewizację polskiego życia gospodarczego właśnie rządom II Rzeczpospolitej. Sprzeciwiał się nadmiernej regulacji gospodarki przez rządzących. Jak pan wspomniał, polityk, ekonomista, nie pierwszy i nie ostatni. Często pewnie to się ze sobą łączy, no bo jeżeli chcemy wprowadzać jakieś idee ekonomiczne w życie, to ciężko oddzielić to od polityki, ale Rybarski powiedział, nie wiem, czy to jest cytat dosłowny, ale na pewno zgodny z jego przekonaniami, mówił o tym, że najbardziej zgodną z naturą człowieka jest właśnie idea wolnego rynku, która najlepiej służy pomnażaniu bogactwa, czy w jego czasach, jeżeli chodzi o rządy, z którymi musiał się jakby nie było liczyć, ta idea była powszechna? Nie była, skoro druga Rzeczpospolita w ówczesnym, można powiedzieć w cudzysłowie, rankingu wolności gospodarczej, za drugą Rzeczpospolitą była już tylko Rosja bolszewicka. Druga Rzeczpospolita na ówczesnej mapie była najbardziej zetatyzowanym państwem z etatystyczną gospodarką, dlatego Roman Rybarski, jak i właśnie cała krakowska szkoła ekonomiczna i nie tylko, bo przecież mieliśmy kilku szkół ekonomicznych w II Rzeczpospolitej, właśnie receptę na rozwój i boom gospodarczy miała być likwidacja tych barier, którymi są wysokie podatki i koncesje, właśnie ten protekcjonizm, który powodował nierównomierne opodatkowanie i prawa dla firm polskich, zwłaszcza tych małych, średnich, a jednocześnie to, co dzisiaj obserwujemy, uprzywilejowanie dla międzynarodowych korporacji, które już wtedy miało miejsce w naszym kraju, czy nadawanie im monopoli w różnych obszarach ze względu na właśnie pieniądze, które z tego tytułu rząd polski otrzymywał. Stąd ta recepta i wtedy, i dzisiaj była prosta. Zauważał, że działalność państwa nie rozwija gospodarki, a bardziej doprowadza do recesji. Stąd te wszystkie jego propozycje związane z chociażby kapitalizacją, o której bardzo często pisał i podnosił, właśnie wskazywał, że ta kapitalizacja, czyli oszczędzanie, czy powinno przede wszystkim być oszczędne państwo, co przełoży się na niskie podatki i da możliwość obywatelom bogacenia się i jakby polskiemu narodowi na to, żeby nas miał więcej kapitału, więcej właśnie wzrostu efektywności z kapitału i pracy. Także stąd ta jego dystynkcja rozróżnienia kapitału właśnie
na ekstensywne, kapitalizację ekstensywną, o której wcześniej mówiłem, i tą intensywną, która też wynika z rozwoju świadomości obywateli i innowacji technologicznych stosowanych w gospodarce, może doprowadzić właśnie do tego boomu i rozwoju gospodarczego naszego kraju. No właśnie, wspomniał Pan o tych międzynarodowych korporacjach dzisiaj. Ciekawe, co powiedziałby, oczywiście też takie istniały, ale nie w takiej skali w dwudziestoleciu międzywojennym. Ciekawe, co dzisiaj powiedziałby o nich Roman Rybarski, który, jak Pan wspomniał, bronił, promował ideę wolnego rynku, ale jednocześnie zauważył, że kapitał, może się mylę, ma narodowość, bo to oszczędności Polaków miały budować polski dobrobyt. Tak, i był piewcą patriotyzmu konsumenckiego, bo zachęcał zarówno obywateli, jak i też rządy, aby nabywały towary i usługi u polskich producentów. Stąd to, co wtedy nie było takie aż tak bardzo powszechne. Generalnie stawiał, można powiedzieć, na rozwój średniej i drobnej wytwórczości, która wtedy właśnie nie tylko nie cieszyła się zaufaniem ani właśnie atencją ze strony rządzących, którzy jeszcze dodatkowo nakładali na nią nieproporcjonalnie większe ciężary niż na dużych przemysłowców, których, jak twierdził państwo, obdarza szczególnymi przywilejami i podatkowymi, i różnego rodzaju uprzywilejowaną sytuacją administracyjną. Dlatego już wtedy wskazywał na zwyrodnienia kapitalizmu, które właśnie na tym polegały. Poza tym też zauważył, że przemysł w rękach państwa jest najgroźniejszym konkurentem dla średniej i drobnej polskiej wytwórczości niż wielki przemysł w rękach prywatnych. Czyli także, gdyby żył dzisiaj, to na przykład duże spółki typu Orlen czy PGE by sprywatyzował? Dopuszczał, że w strategicznych obszarach polskie państwo może mieć swoje przedsiębiorstwa, ze względów na chociażby kwestie bezpieczeństwa narodowego, co dzisiaj jest bardziej właściwym terminem niż wtedy używanym. Dlatego nazywano go bardziej umiarkowanym liberałem niż takim liberałem jak chociażby Adam Krzyżanowski, który takiej możliwości nie dopuszczał i był zwolennikiem jednak wycofania państwa z przedsiębiorstw państwowych. Stąd propozycje właśnie deetatyzacji Polski i wyprowadzenia państwa z działalności gospodarczej, co notabene skończyło się przynajmniej intelektualnym sukcesem, bo warto wspomnieć, że 19 lutego 1939 roku rząd przyjął uchwałę o prywatyzacji sektora państwowych przedsiębiorstw, co było efektem wieloletnich prac komisji sejmowych związanych z oceną i z badaniem, jak działa sektor państwowy. Okazało się, że jednak działa tak skrajnie fatalnie, że Polska była miejscem pierwszej oficjalnej prywatyzacji na świecie sektora państwowego w XX wieku. I to jest spuścizna Romana Rybarskiego. Dziękuję serdecznie. Andrzej Sadowski, założyciel i prezydent Centrum imienia Adama Smyfa, był gościem programu Wielcy Polscy Ekonomiści. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia niebawem. Dziękuję.